Tytuł kursu: Elementy finansów publicznych. Moduł: Podstawowe pojęcia z zakresu finansów publicznych. Temat: System finansowy państwa. Witam Państwa serdecznie. Na dzisiejszym wykładzie porozmawiamy o systemie finansowym państwa. Czy ktoś wie, czym jest system finansowy państwa? To zespół instytucji prawnych, które są połączone w całość w sposób celowy i logiczny. Służy on gromadzeniu środków pieniężnych i ich rozdysponowaniu. Tak, a co powinno go cechować? Zasada wolności gospodarczej oraz ochrona i poszanowanie własności prywatnej. Bardzo dobrze, zerknijcie teraz na tablicę. System finansowy państwa obejmuje elementy stałe i zmienne. Elementy stałe to system budżetowy i finansowy banku centralnego. Natomiast zmienne to systemy finansowe przedsiębiorstw publicznych, zakładów użyteczności publicznej i system finansowy instytucji publicznej o charakterze parafiskalnym. Takie, których dochody gromadzone są całkowicie lub częściowo dzięki władztwu finansowemu, zaś zadania statutowe należą do zadań, za które państwo całkowicie lub częściowo bierze odpowiedzialność, np. ZUS. Panie Kowalik, czy może pan wyjaśnić pozostałym klientom, czym w ogóle jest system finansowy? Wydaje mi się, że to zbiór norm prawnych ustalających społeczne organy, których zadaniem jest wykonywanie czynności związanych z gromadzeniem i podziałem zasobów pieniężnych. Bardzo dobrze. Proszę Państwa, system finansowy musi być racjonalny i efektywny. A co to oznacza, że system musi być efektywny? Efektywność systemu finansowego polega na skuteczności oddziaływania na przebieg procesów rzeczowych przy pomocy pieniądza. Ktoś wie, co jest jego celem? Zaspokojenie potrzeb całego społeczeństwa, jak i poszczególnych jednostek. A czy system finansowy musi posiadać jeszcze jakieś inne cechy? Tak. Musi on być zgodny z przebiegiem procesów gospodarczych, wewnętrznie zgodny, prosty w konstrukcji i zdolny do samoewaluacji. Panie profesorze, co to oznacza, że system musi być zgodny z przebiegiem procesów gospodarczych? Oznacza to adekwatność stosowanych metod do charakteru zjawiska na podstawie ich analizy. A może pan profesor wyjaśnić jeszcze, na czym polega wewnętrzna zgodność? Tak, oczywiście. Oznacza to, że regulacje różnych zjawisk są najczęściej we wzajemnym związku. Zerknijcie jeszcze państwo na tablicę. System finansowy państwa może być uporządkowany według trzech kryteriów podziału: podmiotowego, prawnego i instytucjonalnego. A teraz zrobimy sobie 15-minutową przerwę, a po niej wyjaśnimy zastosowanie tych trzech kryteriów. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.